No siemanko Elon, dzień dobry, witam wszystkich, Michał z tej strony. Drodzy Państwo, sztuczna inteligencja ostatnio robi furorę. Wszyscy generują jakieś obrazki, wspomagają się w pracy dzięki ChatGPT, odrabiają lekcje, wszystkie tokeny w krypto normalnie lecą na moon. Ja nie ukrywam, że również trochę się wciągnąłem w ten cały trend. I to wideo nie będzie stricte o kryptowalutach, bardziej właśnie skupimy się na sztucznej inteligencji, a konkretnie na generowaniu obrazków, używając do tego różnych silników. Na pewno każdy z nas zna Midjourney. Jest to chyba najlepszy silnik, który został stworzony, który odkryłem dopiero dość niedawno. Jednak jest to aplikacja płatna, a ja w tym wideo chciałbym Wam pokazać 3 darmowe alternatywy, które również są dość dobre, dzięki którym również możecie sobie edytować przeróżne grafiki. Wszystko zależy w sumie od Waszej kreatywności, więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, a już nie przeciągając, zapraszam na intro! Dobrze, więc jeśli chodzi o ten Midjourney, jeśli go nie znacie jeszcze, to tej aplikacji używa się generalnie przez Discord. Ale są tutaj ograniczenia, są tutaj limity. W tym darmowym planie chyba istnieje 25 obrazków dziennie. Te plany różnią się, jeśli chodzi o zużycie energii GPU, ponieważ każdy wygenerowany obrazek pobiera trochę mocy obliczeniowej. Więc plany różnią się właśnie, jeśli chodzi o tą moc obliczeniową. No i mamy tutaj plan za $8, za 24 i za 48 jest plan Pro. Jednak ja swoją przygodę zacząłem od innych aplikacji, które właśnie były darmowe. I później dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że ten silnik Midjourney no naprawdę rozwija się dużo szybciej od tych, które ja używam. No i chciałbym się przerzucić na tego Midjourney, skoro jest taki dobry. Ale okazało się, że to jest taki kombajn, że zanim wejdziemy w Midjourney, to chciałbym Wam właśnie pokazać 3 alternatywy, którymi możecie się pobawić zupełnie za darmo, możecie się trochę pouczyć generowania tych grafik i wtedy zobaczycie, czy warto jest właśnie zainwestować może w taki plan. Jeśli chodzi o generowanie grafik na Midjourney, tutaj możemy sobie wejść do tej community galerii i zobaczyć, jakie prace tutaj inni robią. No i naprawdę, jeśli chodzi o jakość na Midjourney, to to jest konkretny sztos. W ogóle warto jest sobie tutaj wchodzić i podglądać te prompty. Ten jest spoko tutaj, Terminator. Skopiowałem sobie tego prompta i za chwilę Wam pokażę, co możemy z tym zrobić. No bo jak się nauczyć najlepiej, żeby generować takie obrazki? No najlepiej jest po prostu obserwować innych i to jest jedno miejsce, gdzie możecie właśnie sprawdzić, jak wyglądają prompty, żeby wygenerować takie grafiki, ale mam jeszcze jedno dużo lepsze. Także na początek zapraszam do Dream Studio. To jest darmowa aplikacja, tutaj musicie się oczywiście zarejestrować, chyba w każdym z tych aplikacji trzeba się rejestrować. I Dream Studio to był jeden z pierwszych takich silników, którym się bawiłem. Tu jest fajnie, bo macie taki prompt guide, gdzie możecie zobaczyć, jakie można tutaj rzeczy generować. Na początek musimy wiedzieć, co oczywiście chcemy wygenerować. Później warto jest dodać jakiś styl. Mamy tutaj realistyczny oil painting, pencil painting, concept art. Później możemy tutaj dodać jeszcze inne detale do tego. Jeśli chodzi o Dream Studio, to Dream Studio właśnie generuje fajne krajobrazy i takie remiksy w sumie tych krajobrazów. Później możemy dodać tutaj jeszcze artystów, którzy nas interesują, jeśli na przykład chcemy, żeby dana grafika była właśnie wykonana w stylu Leonardo da Vinci, to pyk, wpisujemy tam in style of Leonardo da Vinci i Dream Studio generuje nam tą grafikę. Więc warto na pewno jest sobie przejrzeć ten poradnik, a teraz wbijamy tutaj i nie będziemy generować tego przykładu, tylko wygenerujemy sobie tego prompta, którego skopiowaliśmy z Midjourney właśnie. Ja tylko sobie dopiszę 4K, high quality, detailed i dobra, chyba może być. Zobaczymy, co nam wygeneruje Dream Studio na prompcie z
Mid Journey. No i tak jak widać, tutaj zupełnie różnią się te obrazki. Jeśli na przykład klikniemy drugi raz, to zostanie wygenerowana kolejna seria. No i teraz możemy tutaj dołożyć różne rzeczy na przykład. Sprawdźmy, jak będzie wyglądał ten sam prompt, tylko że malowany, rysowany ołówkiem w sumie. Teraz spróbujmy photo of Terminator Gandhi Cyberpark. I widzicie, efekt końcowy jest zupełnie inny. Photographic Picture mamy również zupełnie inne wersje. Proszę bardzo. I im bardziej będziemy zmieniać, tym oczywiście generujemy nowe obrazki i możemy się tym bawić na cokolwiek nam pozwala nasza kreatywność. Wszystko tu możemy sprawdzić, wszystko tu możemy wygenerować. Dobra, przejdźmy teraz do kolejnego silnika, którym będzie Stable Diffusion. Zauważyłem, że ten silnik pozwala generować takie bardziej realistyczne obrazki. Pozwala on również generować bardzo realistyczne twarze osób, które nawet nie istnieją czasami. Więc wpiszemy sobie tutaj tego samego prompta, którego wpisywaliśmy tam i zobaczymy, co on nam tutaj wygeneruje. Jest tutaj kolejka i chwilę musimy poczekać na wygenerowanie tego obrazka. To oczywiście zależy, ile osób korzysta w danej chwili z danej aplikacji. ChatGPT również już wchodzi na ten płatny plan, chyba będzie kosztować $40 miesięcznie, chociaż są już alternatywy do ChatGPT typu BossGPT albo WriteSonic. Jeśli siedzicie w tym, to na pewno znacie już przeróżne inne aplikacje, które tworzą bardzo podobne rzeczy co ChatGPT. No i proszę bardzo, to jest niezmieniony prompt, konkretnie to jest dokładnie ten tutaj. Jednak widzicie, że tutaj te światła, te detale, to jest zupełnie inna robota niż Stable Diffusion, ale no podkręćmy tutaj trochę. Ja znam takie słowa klucze, których zwykle używam, to jest 4K, High quality, fully detailed możemy dodać. I teraz sprawdźmy, co nam wygeneruje. Oczywiście znowu musimy chwilę poczekać. Jeśli chodzi o Stable Diffusion, to oni mają kilka wersji tego swojego silnika. Nawet na głównej stronie tam jest taki odnośnik, że możemy ze swoich zdjęć generować zdjęcia w stylu anime. Jednak no, nie za fajnie to działa i akurat te rzeczy, które ja próbowałem przerobić, nie wyglądały zbyt fajnie. Zauważyłem, że ta sztuczna inteligencja ma problemy z oczami. Nie potrafi generować takich realistycznych oczu. O, tutaj mamy grubo. No, widzicie? I tak właśnie poprzez trzy te moje hasła, których zwykle używam, mam zupełnie inne obrazki w tym momencie. No i to już jest sztos, to mi się podoba, kurde, to jakieś, nie wiem, co to jest. Ale fajnie, Stable Diffusion chyba najmniej używałem, a widzę, że naprawdę jest tutaj srogi potencjał. Ostatnio widziałem, ktoś generował buty jako kryptowaluty. No ale tutaj jednak wyszło, że ten prompt to nie jest taki prosty, jak mi się wydawało. Może to tutaj te buty trochę przypominają bitka, ale tak to nie. Chodziło mi o coś innego. Dobra, robimy drugiego testa. Teraz to będzie concept art of Bitcoin as sport sneaker shoes. I zobaczymy, co nam tutaj z tego wyjdzie. No i tutaj mamy trochę lepszy wynik, aczkolwiek no ja nie jestem usatysfakcjonowany. Może zamiast fully detailed damy hyper realistic i zobaczymy, co nam teraz wyskoczy. Teraz mi error wyskoczył, kurde. No, teraz jest trochę lepiej. Wróćmy do Midjourney, skopiujmy sobie tutaj jeszcze jeden, na przykład tego Iron Mana, Iron Kobietę w sumie. Wkleimy sobie go teraz tutaj. 4K HQ standardowo, generate. No i tutaj też dość spoko prace wyszły, ale zupełnie nie są podobne do tego, co jest pokazane tam na tamtym obrazku. Tak czy siak, Stable Diffusion, bardzo fajna aplikacja. Również jakościowo te obrazki są bardzo fajne. Teraz przejdźmy do finalnej i chyba najlepszej opcji tutaj z tych wszystkich i najbardziej podobnej właśnie do Midjourney, którą jest Blue Willow. Blue Willow generalnie działa w bardzo podobny sposób co Midjourney, ponieważ należy go obsługiwać również przez aplikację Discord.
Proszę bardzo, tutaj jest Discord Midjourney. Jeśli chcecie, to możecie po prostu generować wasze prompty tutaj na tym głównym kanale. O, tutaj jest fajny jakiś. Lubię takich wojowników robić też. Dobra, i tutaj jeśli chodzi na przykład o te przyciski, to widzicie, że jak teraz tutaj kliknę, to mi się otwierają wszystkie cztery. Jeśli chciałbym mieć tylko ten powiększony, no to wciskam U1, czyli Upscale. I wtedy mi powiększy tylko ten. Jeśli chodzi o te V1, V2, V3, V4, to są po prostu wersje różne. Więc jeśli interesuje nas ten, jeśli wciśniemy V4, to on zrobi nam różną, inną wersję tego obrazka. Możecie sobie tutaj pooglądać, jakie inne rzeczy generują inni ludzie. Musimy chwilę poczekać, zanim nam wygeneruje czwartą wersję tamtego obrazka. Ktoś tu Latina Wife poszukuje. Dobra, tutaj chyba to jest nasze dokładnie. I mamy tego anioła teraz w czterech wersjach pokazanego. Tu możemy obczaić, co tutaj dalej. No ktoś ewidentnie szuka tutaj latynoskiej żony. Ale jeśli nie chcemy, żeby nasze prace miksowały się z tymi, które tutaj są generowane, to po prostu piszemy do Blue Willow, piszemy mu siema. I możemy bezpośrednio do tego bota po prostu wpisywać nasze prompty. Jeśli chodzi o komendę, to komenda jest taka sama jak na Midjourney, czyli ukośnik imagine. I później wpisujemy naszego prompta. I teraz właśnie chciałbym wam pokazać fajną stronę, gdzie możecie sobie obcinać mistrzowskie prompty po prostu zrobione przez innych ludzi. I jest to strona lexica.art. Tutaj te prompty są normalnie tak wspaniałe, że ho, ho, ho. I wchodzimy sobie tutaj i możemy skopiować całego tego prompta i później wrócić do Blue Willow i zobaczyć, co zostanie nam wygenerowane. Tutaj mamy jeszcze różne opcje, bo bardzo często ten wynik, który pokazuje się tutaj, to nie był pierwszy wygenerowany wynik właśnie z tego prompta. Dobra, wbijamy tutaj, wklejamy to, no i tradycyjnie 4K. High quality. Enter. Musimy chwilę poczekać, niech on tu uruchomi swoje moce przerobowe. On nam się tutaj wygenerował taki robot, tylko nie ma żadnego tła. Ja w ogóle nie zauważyłem, że to jest robot. Ale generalnie no wygląda dość dobrze, tylko dodajmy mu jakieś tło. Dobra, dajemy imagine, wklejamy teraz naszego nowego prompta. Dodałem tutaj, że po prostu nasz robot będzie stał na mglistej ulicy. Zaraz zresztą się przekonamy, co nam tutaj wygeneruje. Na ten moment ten Blue Willow jest darmowy, jednak nie wiadomo na jak długo. Zwykle tak to jest, że dają nam po prostu zabawki za darmo, a później nam zabierają to wszystko i poprosimy tutaj pęga. Dobra, no widać, że go poprawił trochę. No fajnie wygląda, spoko. Możemy sobie zapscalować tego. No widzicie, elegancko. Dobra, znajdźmy sobie teraz coś interesującego, na przykład ta chihuahua. Bierzemy chihuahuę i pokażę wam kilka trików, kilka haseł, kilka cheat code'ów, które... Aj, nie wpisałem komendy. Imagine i prompt teraz. I ciach, i lecimy. Dobra, mamy naszą chihuahuę. No wygląda jak boss. I teraz na przykład, jeśli byśmy sobie chcieli zremiksować tutaj tą wersję, dajemy V3. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I za chwilę pokażę wam, jakie rzeczy tutaj możemy dołożyć. No i jest, mamy go. Proszę bardzo. Wygląda całkiem spoko. Ale teraz dodamy sobie jeden z moich sekretnych kodów, czyli będzie to Synth Wave. To nam powinno dodać taki efekt, coś jak u mnie jest z tyłu, takie fioletowe, niebieskie, neonowe światła. No nie do końca o to mi chodziło, ale ten na plaży tutaj jest gitara i właśnie tak jak on tutaj ma tło, właśnie o to mi generalnie chodziło. Ten gdzieś wpadł do jakiejś smoły chyba. Drugim kodem jest Duo Tone Green and Blue na przykład. Tutaj zawsze musicie podać dwa kolory. Duoton powinniście znać ten efekt. Po prostu nasz obrazek będzie stworzony teraz z dwóch kolorów i ten kod właśnie pozwoli nam uzyskać taki efekt. No tutaj też tak raczej średnio mi to wyszło. Trochę zielonego się pojawiło, ale z niebieskim raczej lipa. Nie zawsze wchodzą te komendy tak, jakbyśmy tego chcieli, ale warto próbować. Kolejna. Water Color. Ciach.
Dobra, mamy tutaj kolejną wersję, ale no chyba za długi jest ten prompt i nie do końca mi łapie te ostatnie komendy. Znajdźmy jakąś inną ofiarę, trochę prostszą, na przykład tutaj królika. Zobaczymy, jak królik wygląda bez naszych dodatków, a później go podkręcimy i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, mamy takiego tutaj królika. Dobra, teraz robimy Happy Grey Bunny with a Clothes Illustration Duotone Pink i Orange, żeby nie było mu tak za łatwo, i jeszcze dorzucamy 4K i High Quality i lecimy z tym. Dobra, no i tutaj możemy zauważyć improvement co do naszego królika, jednak tylko na jednym zdjęciu ma jakieś ubrania. Dobra, teraz wyszło mega combo. Dodałem tutaj ten synthwave, o czym właśnie mówiłem, jeśli chodzi mi o to tło. No i tutaj ten synthwave pokazał się bardzo fajnie. Wpisałem jeszcze Bitcoin logo, no i tutaj niestety królik dostał w pysk, ale w końcu pokazał się ten efekt, o który mi właśnie chodziło. Także teraz spróbujmy jeszcze raz z tym watercolor i zaraz zobaczymy, co nam tutaj wyskoczy. Generalnie to już zbliżamy się do końca. To jest chyba wszystko, co chciałem wam przekazać, aczkolwiek chciałem rozbić to wideo na kilka części i znalazłem wczoraj dwie strony, które działają bardzo podobnie jak Blue Willow, więc bardzo możliwe, że to będzie kolejny odcinek, a później wskoczymy na to Midjourney i pobawimy się tam. Dobra, mamy naszego królika, proszę bardzo. Jest tutaj w tym mnóstwo zabawy, tylko tak jak wam mówiłem, no, trzeba się trochę tego pouczyć, a najlepiej się uczyć właśnie z prac tutaj innych osób, używając do tego Lexica Art. No i to by było na tyle. Wydaje mi się, że kolejne odcinki z tej serii będę publikował na moim drugim kanale, czyli Michalski Vlog, gdzie was wszystkich chciałbym serdecznie zaprosić. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się dzisiaj podobało, czy również używacie, czy generujecie, czy również macie jakieś cheat kody. No i co? I to by było na tyle. Dzięki wielkie. Łapki w górę, subskrypcje, jeśli nie subskrybujecie jeszcze, i siemanko, pozdrówki. Yo!